Widzowie serialu Komisarz Alex w najbliższych odcinkach będą musieli przyzwyczaić się do wielu zmian. Na planie produkcji pojawiło się kilka nowych postaci. Kto dołączył do obsady Komisarz Alex znika z Łodzi? W serialu Komisarz Alex zostanie wprowadzona bardzo poważna zmiana. Oficjalnie wiadomo już, że hit TVP1 będzie kręcony w innym mieście. Do tej pory widzowie mogli oglądać sceny rozgrywające się na ulicach Łodzi. Teraz plan zdjęciowy na stałe zostanie przeniesiony do Warszawy. Po ponad 12 latach ciężkiej pracy w Łodzi, gdzie nam się bardzo dobrze pracowało, bo współpraca z miastem, łódzką policją i miejskimi służbami była świetna, podjęliśmy decyzję o zmianie. Niestety, wyczerpała się łódzka formuła Komisarza Alexa. Serial nie miał już tego potencjału, co wcześniej, tłumaczył producent serialu Sławomir Jóźwik w rozmowie z Ekspresem Ilustrowanym. Komisarz Alex. Zmiany w obsadzie. Zmianie ulegnie nie tylko miejsce nagrywania serialu. Rewolucja obejmie także obsadę produkcji. Oficjalnie wiadomo już, kto będzie grał w stolicy. Razem z Alexem przeniesie się tam jego opiekun komisarz Paweł Kozera, Marcin Rogacewicz, aspirant Gustaw Bielski, Piotr Bondyra, a także patolog Leon Berger, Janusz Chabior. Widzowie zobaczą także kilka nowych postaci. Znane są już nazwiska aktorów, którzy się w nie wcielą. Będą to Olaf Lubaszenko, który zagra nadinspektora Ireneusza Gancarza, a także Pola Błasik, którą widzowie poznają jako podkomisarz Zofię Dobosz. Teraz pojawiły się informacje o jeszcze jednej nowej bohaterce. Portal Świat Seriali donosi, że pojawi się również Sylwia Lipska, profilerka policyjna, w tej roli Katarzyna Zawadzka. Komisarz Alex. Kiedy i gdzie oglądać? Kiedy można oglądać nowe odcinki Komisarza Alexa? Również i w tej kwestii zdecydowano się na zmiany. Teraz serial będzie emitowany w piątki o godzinie 21:05 w TVP1.